Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich moich uczniów, wszystkich słuchaczy. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Tada! To wcale nie jest pryma aprylisowy żart. Chciałabym na chwilkę wrócić do treści lektury, którą mieliśmy omawiać już dawno temu, jeszcze przed tym nieszczęsnym koronawirusem. Wiem, zdaję sobie sprawę, że za chwilę pewnie wszyscy powiedzą: o Boże, nic nie pamiętam z tej książki, a część z Was powie, że nie ma już tych książeczek w domu, ale niczym się nie przejmujcie, ponieważ przygotuję dla Was wszystko. Będziecie mieli ode mnie gotowe teksty, część będę Wam czytała, część będziemy sobie wspólnie omawiać. Na pewno sobie treść szybciutko przypomnicie, a już tutaj widzicie w tle różne zdjęcia, różne obrazki, które Wam troszeczkę przypomną pierwszy rozdział. Moi drodzy, zaczniemy oczywiście od postaci autorki tej książki. Zbliżamy się do czarno-białego zdjęcia takiej ładnej pani. Oczywiście my wiemy, że nie oceniamy książki po okładce, czyli ludzi po wyglądzie, no ale zawsze że mamy taką lekką tendencję do tego, żeby spojrzeć na kogoś i powiedzieć, czy on nam się podoba, czy nie. No ja mogę stwierdzić, że widząc to zdjęcie, uważam, że pani Maria Terlikowska była całkiem ładną i pewnie miłą kobietą. Moi drodzy, pani Maria Terlikowska, czyli autorka naszego Drzewa do samego nieba, urodziła się w 1920 roku. Bardzo prosty rachunek, mamy teraz 2020, czyli w tym roku obchodziłaby setne urodziny, ale nie udało jej się, ponieważ zmarła w 1990 roku, co nam daje proste obliczenie, że przeżyła na tym świecie 70 lat. Były to całkiem twórcze lata, dlatego że pani Maria, oprócz tego, że studiowała prawo, to trudniła się bardzo wieloma różnymi zajęciami, a większość z nich była dedykowana dzieciom. Moi drodzy, za chwileczkę po tym filmie będziecie mieli taką pracę domową, aby odpowiedzieć na trzy pytania. Pierwsze z nich: czym zajmowała się pani Maria Terlikowska? Dla jakich odbiorców pani Maria tworzyła swoje utwory, swoje dzieła? No i trzeba będzie wymienić kilka utworów autorstwa pani Marii. Za chwilę usłyszycie odpowiedzi na te pytania, więc jeżeli będziecie chcieli skorzystać z pomocy w postaci tego filmiku, to Was zachęcam do przesuwania sobie, cofania tego, co ja tam mówię, a jeżeli nie, to zapraszam Was do encyklopedii internetowych i po prostu poszukania tych informacji w internecie. Jest to zawsze też fajna lekcja selekcji informacji, bo tych informacji w internecie też jest mnóstwo, a trzeba znaleźć coś, co nas interesuje. Więc pierwsze pytanie. Czym zajmowała się pani Maria? Powiedziałam Wam, studiowała prawo, czyli pewnie chciała być prawniczką, ale moi drodzy, zostałam pisarką, poetką, scenarzystką filmów animowanych, autorką słuchowisk radiowych, ale także była dziennikarką. Publikowała, moi drodzy, w magazynie Świerszczyk. Ten magazyn wychodzi do dzisiaj. Zawsze go Wam serdecznie polecam, bo on ma naprawdę ciekawe artykuły, także dla dzieci w Waszym wieku. No i pani Maria, słuchajcie, pisała te wszystkie utwory dla dzieci. Była to proza, czyli takie opowiadania, takie teksty pisane prozą, ale pisała także wiersze, czyli była poetką. Te wszystkie scenariusze, które pisała do telewizji i do radia, to oczywiście były teksty, którymi później posługiwali się redaktorzy, aby zaprezentować jakieś, jakieś tam słuchowisko czy program telewizyjny. Pani Maria napisała wiele książek dla dzieci, między innymi książkę kucharską, co na tamte czasy było czymś nowym. I kochani, te rzeczy oczywiście znajdziecie wszystko w internecie albo w tym, co ja tutaj też do Was mówię. No i dobra, słuchajcie, wracamy sobie do tekstu lektury, który powstał w 1975 roku, czyli 45 lat temu pani Maria napisała taką książeczkę. Ona jest teraz najsłynniejszą jej książką, dlatego że weszła do tak zwanego kanonu lektur szkolnych i uczniowie z mniejszym lub większym entuzjazmem sięgają po ten tekst. Moi drodzy, przeczytamy sobie dzisiaj pierwszy rozdział tej książeczki, który nosi tytuł Drzewo. Pierwszy rozdział jest tak długi, że zajmuje aż półtorej strony, więc nie ma się co przejmować. Ja Wam za chwilę ten rozdział przeczytam, a wszystko dlatego, że będę chciała Was prosić o to, abyście po wysłuchaniu tego filmiku stworzyli swoją własną prezentację miejsca akcji lektury. Miejsce akcji, Wy za chwilę powiecie: o, to było podwórko pewnej kamienicy. Tak, to było podwórko pewnej kamienicy, ale miało ono również inne jakieś elementy, jakieś ciekawe dodatki, które chciałabym, żebyście przedstawili. Czy to będzie praca w postaci naszkicowanej pracy ołóweczkiem? O, tak wygląda moja praca, ponieważ ja wczoraj sobie
to czytałam i od razu rysowałam ołówkiem. Może to być namalowane farbami, możecie się pobawić w jakąś pracę przestrzenną, wykonaną z pudełeczek albo z plasteliny, a może będziecie mieli ochotę z Lego, albo pobawicie się na komputerze w jakichś tam programach typu PowerPoint czy tam Paint.net i tak dalej. Różne takie programy, które są w komputerze i wy już potraficie rysować choćby zwykły Paint, tak? No dobra, no to jesteśmy w naszym opowiadaniu. Jest pierwszy rozdział pod tytułem Drzewo i poznajemy podwórko pewnej kamienicy. Moi drodzy, co to są kamienice? Kamienice to były takie budynki, w których mieszkali ludzie, jeszcze zanim wynaleziono takie piękne, duże wieżowce, w których my teraz możemy sobie mieszkać. To były takie dawne bloki. Często były trzypiętrowe. Pamiętajmy, mówiąc o piętrach, zwracamy uwagę na to, że ta pierwsza kondygnacja to jest oczywiście parter z tymi oknami na poziomie drzwi, a później mamy pierwsze, drugie i trzecie piętro. Kamienice właśnie zwykle nie były wyższe niż trzy piętra. No i kochani, mamy tutaj piękną elewację, to są kamienice w Lublinie, akurat takie zdjęcie mi się udało znaleźć. Przepiękne elewacje tych kamienic, a kiedy wejdziemy sobie przez te drzwi, to znajdziemy się na tak zwanym podwórku. No my znamy ten wyraz oczywiście z tego, że sami posiadamy jakieś podwórka, jeżeli mieszkamy w domu albo gdzieś tam jedziemy sobie do kogoś. A dawniej w miastach, jeżeli ludzie mieszkali w kamienicach, to podwórkiem była ta przestrzeń między budynkami. Tutaj mi się udało znaleźć bardzo ładne zdjęcie, które przedstawia fajnie jedną kamienicę, drugą. Możemy się domyślać, że tu z tej strony jest jeszcze trzeci budynek, którego nie widać, i pewnie tutaj jakiś wjazd. No i na środku przepiękne drzewo. Już po liściach możemy rozpoznać, że to jest dąb. Zaraz się dowiecie, czy w naszym opowiadaniu będziemy wiedzieli, z jakim drzewem mamy do czynienia. Czy to był dąb, czy było to jakieś inne drzewo, a może w ogóle nazwy tego drzewa nie ma podanej. No więc słuchajcie, mamy takie podwóreczko. Kamienice mogły być ładniejsze, mogły być brzydsze. Zobaczcie, tutaj mam takie podwórko jakichś starych kamienic, chyba nie wszystkie mieszkania są nawet zamieszkane. Nasza kamienica, za chwilę też się o tym przekonacie, ona była dosyć już taką leciwą kamienicą, dosyć starym budynkiem. Tutaj kolejne podwórko kamienicy z wybetonowanym chodnikiem, czyli miejsce, teren zielony był pewnie czymś na wagę złota, czymś, co dzieciaki by na pewno chętnie spożytkowały do zabawy. No i moi kochani, jeżeli sięgniemy do tekstu, to pojawi nam się takie trudne słowo jak kuźnia. Kuźnia, czyli budynek, który następnie był przerobiony na garaż, a ja dla Was przygotowałam takie ładne, bardzo stare zdjęcie, które właśnie przedstawia kuźnię i jej pracowników, czyli kowali. Dawniej w każdej wsi, w każdym mieście był to kowal, to był taki bardzo popularny zawód. Do kowala trzeba było podjechać konie, można było zmienić mu podkowy, można było też zaopatrzyć się w jakieś metalowe przedmioty typu garnki, jakieś tam zasuwki, haki i tak dalej. A praca takiego kowala wyglądała tak, że w takim rozgrzanym piecu kowal rozgrzewał żelazo, czyli metal, i później takie żelazo, które już było rozgrzane, ono stawało się trochę miększe i dzięki temu można było poddawać je obróbce, na przykład wyginając do kształtu podkowy, tak? Mamy dawną kuźnię, mamy kamienicę, mamy przepiękne nasze podwórko, które już gdzieś tam w wyobraźni nam ładnie powstaje. No i jeszcze jedna bardzo ważna postać, mianowicie dozorca. Moi drodzy, pewnie się śmiejecie, skąd pani Agata wzięła ilustrację z detektywa pozytywki, co to tutaj robi, przecież to nie ta lektura, chyba jakaś pomyłka. No, nie do końca pomyłka, ponieważ chciałam Wam pokazać postać dozorcy. Dozorca dawniej pełnił funkcję takiej osoby, która odśnieżała, grabiła liście, pilnowała porządku w kamienicy i wokół niej. Teraz mamy firmy sprzątające, które do nas przyjeżdżają i po prostu nam załatwiają te sprawy, a dawniej taki dozorca to też była osoba, która znała wszystkie osiedlowe ploteczki i pewnie była taką osobą dosyć ciekawą, tak?
No dobrze, no to słuchajcie. Mamy teraz tutaj taki piękny rysunek przedstawiający podwórko z naszego opowiadania. Jest to oczywiście wyobraźnia osoby, która rysowała, która tworzyła to, ten rysunek. Wasze mogą być zupełnie inne, bo przecież to wy jesteście tutaj twórcami. A ja wam teraz przeczytam ze szczegółami ten pierwszy rozdział, tak żebyście już gdzieś tam w głowach próbowali sobie tworzyć, jak to wszystko wyglądało. Na środku naszego podwórka rośnie drzewo. Nigdy nie słyszeliśmy, żeby ktoś powiedział o nim kasztan, albo topola, albo lipa. Mówimy po prostu drzewo, bo nie ma innych drzew na podwórku, nawet by się nie zmieściły. Podwórko jest małe, z trzech stron otoczone przez trzypiętrowe kamienice, stare i brzydkie. Z czwartej jest niski budynek, w którym kiedyś była kuźnia. Dziadek Frączak pamięta, jak woźnice przyprowadzali tu konie do podkucia. To było bardzo dawno, ale drzewo już wtedy rosło, prawie tak samo wysokie jak teraz. Bo drzewo jest wysokie, o wiele wyższe od starej kuźni, która jest dzisiaj garażem. Wszystko od otaczających je trzypiętrowych domów. Wyższe od otaczających je trzypiętrowych domów. Na całej naszej ulicy nie ma takiego drzewa, więc wszyscy nam zazdroszczą. Słyszeliśmy, jak raz pani Kulikowa spod ósmego mówiła do naszej mamy. U was to chociaż widać, że jest wiosna, bo u nas ani krzaczka nie ma. Bardzo kochamy nasze drzewo, bo co byśmy bez niego robili? Na nowych osiedlach dzieci mają huśtawki, karuzele i mnóstwo miejsca do biegania. A my mamy ciasne podwórko, przez które ciągle przejeżdża jakaś ciężarówka. Tylko drzewo jest nasze. To jest dżungla pełna dzikich zwierząt. To jest szklana góra, to jest cudowne miejsce, z którego widać wszystko. Na drzewo wdrapujemy się po ławce. Trzeba stanąć na poręczy, oprzeć się brzuchem o pień i chwycić rękami za najniższy konar. Każde dziecko z naszego podwórka pamięta dzień, kiedy po raz pierwszy udała mu się ta sztuczka. Może dlatego staramy się bardzo szybko rosnąć. Właśnie, żeby dosięgnąć rękami najniższej gałęzi. Potem trzeba podciągnąć na rękach tak, żeby stopami zahaczyć o gałąź. Potem przekręcić się i usiąść na gałęzi z nogami w powietrzu, a głową wśród zielonych liści. A tam zaczyna się przygoda. No to moi drodzy, zaczynamy tą przygodę z lekturą. Tak jak powiedziałam, nie przejmujcie się, jeżeli już nie pamiętacie treści, nie przejmujcie się, jeżeli nie posiadacie książeczek. Zadanie na dzisiaj macie takie. Możecie jeszcze raz przeczytać sobie ten fragment. Będziecie mieli kopię tego fragmentu na komputerach u swoich rodziców. Zachęcam Was do tego, żebyście wykonali właśnie taką makietę, rysunek, cokolwiek przedstawiający miejsce tej akcji, a także wykonali kilka kart pracy, które Wam wyślę. Jedną z tych kart pracy jest takie bardzo ciekawe drzewo, na którym są różne poziomy i każdy z tych poziomów jest to jakaś umiejętność, którą chcielibyśmy osiągnąć. Jestem bardzo ciekawa, co Wy tam zaprezentujecie. Mam nadzieję, że wyślecie do mnie i będę miała okazję to zobaczyć. Poza tym będziecie mieli do przygotowania także jeszcze jakieś ćwiczenia matematyczne tam z dodawaniem i pamiętajcie o tych trzech pytaniach do zeszytu. Ja Wam to wszystko oczywiście wyślę, będziecie mieli napisane, tak żeby nie trzeba było wszystkiego pamiętać. Kochani, będziecie mieć także ode mnie nagranie, jak czytam Wam fragmenty książki, tak żebyście mogli sobie jeszcze troszkę przypomnieć tą treść, więc zachęcam Was do zrobienia sobie takiego słuchowiska na przykład dzisiaj wieczorem. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.